Witajcie! No, dzisiaj na próbę nagranie z Huawei P30 Pro. iPhone mam tutaj. No, ale jak próbowałem nagrywać, z tyłu lekko światło świeci. No, nie wiem jak to pokazać. Tam. O, teraz widać. Tam jest okno. I po prostu na iPhone'ie była jedna wielka flara w tym miejscu. Tego nic nie było widać. A tutaj widać, dynamika jest tak dobra, że i ja jestem w miarę ładnie doświetlony i nawet tam chyba trochę tła widać, także jest idealnie. Marcheweczka prosto z Lidla. No, pewnie się znajdą jacyś ekozboczeńcy, którzy będą mówić, jakie to świństwo, myte w amoniaku, samo zło. Szczerze mówiąc, to wolę marchewki, które były umyte w amoniaku, czyli w wodzie z rozpuszczonym amoniakiem, który zaraz odparuje, nie z jakąś bąblownicą czy innym dziadostwem. Wiecie, gdzie marchewki rosną i wiecie, jak nawozi się ziemię. No więc w takim nawozie potrafią być różne świństwa. No, oczywiście myjemy takie marchewki, ale niekoniecznie wszystko musi się umyć do końca, a taki amoniak zabije wszystkie drobne ustroje. Potem odparuje. Mamy czyściutkie marchewki. I nic nam nie grozi. Ale to pierdoły. Zobaczcie, co przyszło. Przyszła żarówka LED-owa, którą zaraz wymienimy tutaj w lampie. I kolejne kolczyki. Takie same, jak już ostatnio wam pokazywałem. Już takie same. Z tej samej firmy. Trochę inny design. Też srebro. Także żona będzie zadowolona. Ale zobaczmy, gdzie żarówkę. No niestety, jak widać, opakowanie ździepko zdeformowane. Niestety nie dali żadnych bąbli. Szybko ocena, czy nic w środku nie lata, żebyśmy zwarcia sobie nie zrobili. Ale wydaje się, że jest ok. Gdzie tu jest obiektyw? Nie złapie nam ostrości, ale generalnie 12 W, 220 V, temperatura światła 6500 Kelvina. I nawet jest 2009-08, także świeża produkcja. Ale zobaczmy, jak pasuje i jak świeci. Pasuje idealnie. Tak jakby ta średnica była zrobiona pod tą lampę. I świeci też. Idealnie. A jeszcze jedna ważna rzecz przy oświetleniu LED-owym. Ważna przy nagrywaniu filmu wideo. Popatrzcie na to. Co widzicie? A no nic nie widzicie. Nie widzicie tego charakterystycznego mrugania, które bardzo często występuje przy oświetleniu LED. A jak to wygląda, to zaraz wam pokażę na przykładzie oświetlenia w łazience, które niestety takie nie jest. I to jest różnica między słabym oświetleniem LED-owym a dobrym oświetleniem. Okej. Okay. Nawet chyba lepiej jestem doświetlony, a że lampa jest tam w zagłębieniu, to nie razi po oczach. Także nagrania powinny być nawet lepsze. Ale zobaczmy kolczyki.
Dokładnie tak samo jak poprzednio, idealnie zapakowane. Mamy jakiś kuponik, ściereczkę do przecierania, zakładkę do książki czy coś takiego i piękne pudełeczko, idealnie nadające się na prezent. Ucha, na które można by przymierzyć, ale kolczyki prezentują się bardzo ładnie. I oczywiście przedni obiektyw nie łapie ostrości, tak wyrzucę wam zdjęcia z aparatu, jak potem zrobię. Ale możemy zrobić selfiacza iPhone'em. W którym uchu faceci normalnie kolczyki noszą? W prawym czy w lewym? Z reguły nie noszą, ale podobno to też symbolizuje orientację. A nie wchodźmy na tematy polityczne. Linki oczywiście wszystkiego znajdziecie poniżej, a na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.